Siemano, siemano. Taki początek dnia to u mnie to jest lekcja języka niemieckiego. Chciałbym dzisiaj nagrać odcinek wam o koledze, który ma 13 lat i zaczął właśnie przygodę z motocrossem, z enduro i brał udział w zawodach. No, skończyło się niedobrze. Po lekcji kontynuacja odcinka. Nie no, nie dadzą mi spokoju. Tymczasem powiem wam, że pamiętam jak ja zaczynałem, to też kontuzyjnie było strasznie, nie? A potem już człowiek już coraz więcej wiedział, nauczył się. Czyli na początek no po prostu no trochę nauki tego enduro, bycia na motocyklu. No ale wiadomo, ktoś zaczyna, zaraz by chciał zawody. Ja praktycznie też po pół roku trenowania, jazdy, w ogóle nawet nie trenowania, zaraz zawody. Ale o dziwo, na zawodach nigdy mi się nic nie stało, tylko po prostu no tak jak jeździłem gdzieś tam w teren taki ostry. Gdzie? No nawet na treningach, nie? No to też kontuzyjnie było strasznie. Nie, na treningach najwięcej kontuzji, nie? W terenie to może, ja wiem, może trzy gleby takie porządne. No ale trzeba się z tym liczyć, no chyba, że ktoś po prostu krosikiem jeździ sobie wokół domu, za dużo nie wymaga od siebie, no to wtedy jest okej, nie? A jeżeli ktoś chce po prostu trochę więcej, no to... To są przypadki, no. To nawet Tomek doświadczył, a crossa miał niecałe, nie wiem, 2 tygodnie jeździł tylko. Kajo T4, jak pamiętacie, nie? No i była ostra, gleba, bo mu zblokowało przednie koło, hamulec. I przeleciał przez kierownicę. Przy niedużej prędkości już była cofka, nie? No, siemano ponownie. A mowa tutaj właśnie o tym widzu, czy nastolatku, to jest Mikołaj. Mikołaj właśnie do mnie napisał, wysłał zdjęcia, właśnie wcześniej pytał, czy pojadę na te zawody. Mówię mu, że po prostu no nie dam rady, nie mam czasu. A słuchajcie, dzisiaj muszę sobie jeszcze, no jestem właśnie po lekcji niemieckiego, zaraz wam wszystko opowiadam o Mikołaju, jak tam zdjęcia wam pokażę w ogóle, jaki ma sprzęt i no żebra sobie połamał, muszę wam powiedzieć. A ja dzisiaj muszę co jeszcze załatwić, muszę pojechać teraz do sklepu, pomożecie mi wybrać czapkę, taką ciepłą jak ta. Jadę do sklepu Jordana i Jordan Nike i muszę nalać cały zbiornik ropy, czyli będę musiał pojeździć trochę po stacjach i zobaczyć gdzie jest najtaniej. Już nie będę psioczył na te pisy. Ale no i co jeszcze muszę? Muszę nalać płyn do spryskiwaczy. Kto nie wie, no to mam F11 w kombi. Znaczy no F11, bo F11 to jest kombi. F10 to jest sedan. Powiem wam, że tą BM-ką robię 850 km. Tak, więcej, prawie 900 zrobię tygodniowo. To jest dosyć sporo. Czy 600 km miesięcznie. Muszę nalać płynu do spryskiwaczy, do Risa. Tutaj przede mną nauka jazdy jedzie. Ja centralnie wyrywam do sklepu wybrać czapę. Potem obczaję, ile kosztuje paliwko. Potem pojadę nalać płynu do spryskiwaczy do Risa. A potem pojadę odpalić kłada. Tutaj chciałem pozdrowić Mikołaja Bukowskiego na odcinku, bo takie miał zamarzenie. No i was wszystkich oczywiście. Gaz zapalił, stoję na krzyżówce, wjeżdżam do miasta. Tutaj wam wstawiam fotę sprzętu właśnie Mikołaja, pyk.
i Mikołaj na zawodach miał glebę. Tu macie fotę z gleby, znaczy fotę z gleby nie, ale co sobie tam narobił. No i połamane żebra, nie? Także trzymaj się, zdrowia, Mikołaj, trwaj w tym, pamiętaj, że zawsze po glebie trzeba wstać i siąść na motocykl, jak tego nie zrobisz, to jest tragedia. Ja dojeżdżam już do sklepu, a zrobimy wspólne zakupy, czapeczki. Trzeba jakiś bilecik tutaj sobie parkingowy załatwić. I jest. Gościu idzie, mówi do mnie, u mnie też chujowo. A u mnie nie, u mnie dobrze. U mnie bardzo dobrze. A on nie zna mnie i mówi, u mnie też chujowo. Kamera była włączona, zobaczył, że nagrywam. Dobry. Jakieś zimowe czapeczki? Co? A, dobra, dobra. Skuzacie. A zobaczymy, jak wbijam, co będzie mi. Ile? Ile? Okej, dobra. Jakieś spodnie fajne? Tak, nie, no z Jordana. Ale bluzy widzę fajne. Nowa czapka, nowy ja. Lubię coś sobie od czasu do czasu kupić. A czapeczka no niedroga, nie? 40 tam parę złotych. Rewela. Drogi człowiek się na tym czuje, nie? Nie wiem, ja tak bynajmniej mam, nie? No i zobaczymy za tydzień, co tam będą mieli w bloskę, to nowe jakieś tam spodnie, jakieś tam. Ta bluza fajna, tylko że za dużo tam białego i bym ciągle ją brudził, a rękawy, no żeby rękawy były jeszcze ciemne, to jest ok, tam tułów tak się mnie brudzi, ale rękawami to się zamiata. A powiem wam, no co, no na tym niemieckim przechodzimy teraz z nauką w czas przeszły. Nauczycielka powiedziała mi, że jeżeli opanuję temat na następną lekcję, to jedną lekcję mam gratis. Dobra, jadę szukać tego paliwa. Jadę nalać tego do Risa, jadę odpalić kłada. No to lecimy. No tutaj na tej mojej stacji, no to paliwo jest drogie. Tam na ruskiej widziałem po 6,09. No, nie wiem, czy tak nie chce mi się jechać na ten Orlen. Nie lubię Orlenu. Tam oszukują. Wysikać tam się mogę iść, ale kupować nie za bardzo. To co, naleję płynu, odpalę kłada i pojadę dalej szukać taniego paliwa. Bo to chyba ostatni tydzień tego taniego paliwa będzie. Mówią, że to jeszcze parę tygodni już będzie po 7 złociszy. To jak tak dalej pójdzie, to będziemy jeździć po paliwo do Niemiec. Jest ci mój kładzisz.
spierdzielnięcie, nie? Bo to nie wiadomo, jakie to pogody będą. Ostatnio to wracaliśmy we mgle mocnej, czyli dobrze, że ta bejca ma dobre światło. Czekajcie, tu jeszcze gdzieś jakąś będę miał bańkę. Jest jeszcze cała, dobra. Akurat tego Dorisa mam zimowego. A rano już potrafi przymrozić, chociaż dzisiaj to u nas jest wiosna normalnie. Aż by się chciało, kurde, wyjechać sprzętem, ale nie ma czasu. Nie ma czasu. Dzisiaj to jeszcze co? No nauka niemieckiego i potem tylko wyjazd. No słuchajcie, udało mi się nalać za 6,09 ropy, czyli jestem zadowolony, 360 zł. Niecałe tam weszło tego paliwa. A jeżeli tutaj chodzi o enduro, słuchajcie, no to najlepiej trenować co najmniej 3 razy w tygodniu, jak ktoś może 4. No oczywiście taki minimum to jest sobota, niedziela, gdzie każdy ma wolne i może potrenować. No ja zawsze trenowałem około 3-4 dni w tygodniu. Jak na przykład przyszła mi tylko sobota i niedziela, no to po tygodniowej przerwie, nie, to po prostu człowiek zanim w tą sobotę doszedł do ładu, jak to tutaj, kurczę, trzymać ten motocykl, to trochę trwało. Tak to jest, no zawsze tak to jest, nie, a jak już jest 2 tygodnie przerwy, to jest naprawdę słabo. No i co, no, uważajcie na siebie, żeby nie było kontuzji. No i co, no, trzymajcie się. Wczoraj na live dużo osób wbiło, bardzo mi się to podobało, bardzo fajnie. Każdy miał jakieś pytania, czyli za tydzień znowu live. To co? Nara, hejos, trzymajcie się.